Ciśniewicz, zastępca dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Witam duchowieństwo, jak widzicie, księdza Janusza Kęsickiego. Także księdza Piotra Pawlaka, witam burmistrzów, wójtów i przewodniczących rad gmin z terenu powiatu polskiego oraz rady poprzednich kadencji. Witam szefów służb mundurowych, kierowników i dyrektorów inspekcji powiatowych. Witam przedstawicieli instytucji i urzędów z terenu powiatu polskiego, przedstawicieli związków zawodowych i stowarzyszeń z terenu powiatu polskiego, prezesów, dyrektorów i szefów firm działających na terenie naszego powiatu, dyrektorów placówek oświatowych, naczelników wydziałów i kierowników starostwa powiatowego w POE. Witam pana Kazimierza Kosterkiewicza. Witam pana Jacka Suskiego, naszych takich, bym powiedział, najbardziej chyba znanych regionalistów naszego tutaj powiatu. Witam również media oraz wszystkich zaproszonych gości i uczniów naszych szkół również. Teraz zapraszam pana starostę tutaj do mnie na mównicę i po prostu proszę o takie podsumowanie roku, tak, żeśmy to uzupełnili, tego właśnie już mijającego 2019 roku. Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Pośle, Pani Wojewodo, wszyscy zacni zaproszeni goście, którzy przybyli się na uroczystą sesję powiatu polskiego kończącą tak naprawdę rok 2019. Przyszło mi, Szanowni Państwo, w roli naprawdę bardzo skrótowej, w takiej dosłownie bigułce przedstawić Państwu, co przez ten rok w ramach działalności Zarządu i Rady Powiatu działy się na naszym terenie. Zacznę od tego, że to był wyjątkowo pracowity rok. Zarówno dla Zarządu, który miał wielogodzinne posiedzenia, ale trwało, ale i przede wszystkim dla pracowników, zarówno starostwa powiatowego, ale i jednostek nam podległych. Ogrom pracy, za który już teraz bardzo dziękuję. Wyniki za chwilę tej pracy Państwo będą mogli zobaczyć na slajdach, które przygotowaliśmy. I tak chcielibyśmy powiedzieć, że w tym roku udało się zaangażować blisko 20 milionów złotych w inwestycje drogowe na terenie powiatu polskiego. Ale co też jest ważne w tej kwocie, to, że 8,5 miliona pochodzi z dofinansowania, które uzyskaliśmy zarówno z pomocy gmin, za które przede wszystkim chciałem tutaj panu wójtom, burmistrzom i pani wójt podziękować, bo bez waszego udziału na pewno nie udałoby nam się tego wszystkiego zrealizować. Ale ogromna kwota to też dofinansowanie z nowego rządowego programu Funduszu Dróg Samorządowych. I dzięki temu dofinansowania realizujemy bardzo duże inwestycje. Inwestycje o wielomilionowym koszcie. Uzyskaliśmy dofinansowanie, Szanowni Państwo, do drogi, która jest w trakcie realizacji, powiercie Kolonia Leśnica. To jest w ramach Funduszu Dróg Samorządowych ponad 1 017 000. Uzyskaliśmy dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych również na drogę na ulicę Nagórną, tutaj w mieście Kole, blisko 4 miliony złotych. Uzyskaliśmy z Funduszu Dróg Samorządowych dofinansowanie dla odcinka chodników na gminie Kościelec, 283 tysiące złotych. Ale i jutro podpisuję umowę właśnie z panem wojewodą i z panią wojewodą na dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych ulicy Szkolnej w Przedszu. Myślę, że z tegoż funduszu korzystamy wyjątkowo dobrze jako powiat polski na tle całego województwa. Jeśli mogę dodać, to do tego, co już będzie na przyszłość w ramach
Banku, to tak mocno się zaangażowaliśmy w Fundusz Dróg Samorządowych, że również wcale nie mniejsze plany mamy na rok przyszły. I tutaj już wiemy, że jeżeli chodzi o Urząd Wojewódzki, o decyzję Pana Wojewody i Pani Wojewody, już mamy pozytywną akceptację naszych wniosków, które składaliśmy w tym roku do realizacji na przyszły rok. One teraz zostały wysłane do ministerstwa i akceptacji zarówno ministra, ale i przede wszystkim premiera Rzeczypospolitej, ale już wstępną akceptację Urzędu Wojewódzkiego mamy na drogę Drzewce Łuczywno na gminie Osiek Małe, droga Aby, ulica Łęczycka w Dąbiu oraz ciąg chodników właśnie w gminie Kościelec. Jeśli chodzi o inwestycje drogowe na poszczególnych gminach, które wcześniej wspomniałem, inwestycja na Górna to jest kwota 9 300 000, całość inwestycji, część powiatu to 2 700 000. Inwestycja w gminie Kłodawa 639 000 złotych. Inwestycje w Osiedlu Małym 509 000 złotych. To są inwestycje, które w tym roku wykonaliśmy. Inwestycja drogowa w gminie Chodów 567 000. Inwestycja drogowa w gminie wiejskiej Koło 2 200 000. To jest też inwestycja, o której Państwu już wspominałem, przede wszystkim ta powierzchnia Kolonia Leśnica. Ona tak naprawdę jest długo oczekiwana przez mieszkańców tak naprawdę miasta Koła, którzy chcieliby dotrzeć do cmentarza komunalnego normalnym ciągiem pieszo-jezdnym, nie tylko ulicą. Inwestycja drogowa w gminie Dąbie 539 000. Inwestycje drogowe w gminie Olszówka 570 000. Inwestycje drogowe w gminie Babiach 500 000. Inwestycje drogowe w gminie Kościelec 950 000. Inwestycje drogowe w gminie Grzegorzew 2 600 000. Tutaj, Szanowni Państwo, po raz kolejny podjęliśmy się, ale przede wszystkim wyzwanie to było największe dla gminy Grzegorzew, wspólnej realizacji inwestycji, jaką jest budowa mostu w miejscowości Barłowie. Inwestycje drogowe w gminie Przedeż 650 000. Ale poza inwestycjami typowo drogowymi, które realizujemy, realizować będziemy i o naszych planach na bieżąco Państwa informujemy, również pozyskiwaliśmy środki na w innych dziedzinach i tak naprawdę udało nam się, myślę, że jesteśmy liderami w Wielkopolsce i też pionierami, jeżeli chodzi o korzystanie z funduszy autobusowego, to jest też już nowy program rządowy. I tutaj od września udało nam się, bo na początku września weszliśmy ten fundusz autobusowy, skorzystać z dofinansowania do przewozu mieszkańców powiatów po terenie całego właśnie powiatu. Udało nam się stworzyć w ramach tego funduszu 17 linii, po których dziennie autobusy przemierzają ponad 800 km i tak naprawdę to jest blisko 1000 przystanków, przez które przejeżdżają. Całość tego zadania od września wynosiła ponad 165 tysięcy złotych, a 85 tysięcy uzyskaliśmy do finansowania. I też chciałbym Państwa poinformować, że właśnie jutro jadę na podpisanie. Jedziemy z Panem Wicestarostą i Panią Naczelnik Amelią Koźniak. Jedziemy na podpisanie do Pani Wojewody i Pana Wojewody nowej umowy na Fundusz Autobusowy już na cały rok 2020. Ten plan sieci staraliśmy się tak stworzyć, by jak najmniej, a praktycznie te białe plamy komunikacyjne, które istniały, by zlikwidować na terenie powiatu polskiego. Stworzyliśmy również taki nowy fundusz tutaj dzięki zaangażowaniu radnych powiatu kolskiego, wieloletnemu zabieganiu, tutaj akurat też takim dobrym duchem, inicjatorem tego zawsze był kolega Rafał Ławniczak, funduszu, który wspiera jednostki ochotniczej straży pożarnej. Nie jest ten fundusz może zbyt duży, to jest 100 000 zł na 96
jednostek. W tym roku zyskało to dofinansowanie 86 jednostek ochotniczych straży pożarnych, ale w tym roku będzie zdecydowanie więcej jednostek, ponieważ uzupełniają swoje dokumenty, ale jaki cel przede wszystkim tego funduszu? To jest tak naprawdę podziękowanie za zaangażowanie i trud ochotników w codzienne życie tak naprawdę mieszkańców powiatu polskiego, bo nie tylko te działania ratowniczo-gaśnicze, ale tak naprawdę to, co oni robią na co dzień, jak oni się angażują w życie społeczne, zwłaszcza w tych małych miejscowościach. I powiat chciał w końcu taką cegiełkę do tej ich działalności dołożyć. 100 tysięcy złotych przeznaczone na ochotnicze straże pożarne. Również w 2020 roku, to jest ponad 100 tysięcy, będzie przeznaczone w nowym budżecie. Mamy również, o czym wszyscy doskonale wiemy, szkolnictwo na powiecie na terenie Polskiego, o które staramy się dbać, staramy się realizować te przynajmniej podstawowe potrzeby naszej oświaty. I taką decyzją Rady Powiatu jeszcze w 2018 roku, gdy startowaliśmy z budżetem na nowy rok, podjęliśmy taką decyzję, by nasze szkoły w rok 2019 wprowadzić bez żadnych zobowiązań finansowych, czy to wobec ZUS-u, czy innych obciążeń, na co przeznaczyliśmy 730 ponad 4000 zł, by szkoły mogły wystartować z czystym kontem. I tak też taki jest nasz zamiar na rok 2020 i tak też się wydarzy, że szkoły bez zobowiązań finansowych na pewno mogą wystartować w roku 2020. Na wydatki remontowe czy inwestycyjne w roku 2019 przeznaczyliśmy blisko 700 tysięcy złotych. Były to przede wszystkim wydatki skierowane do szkół po to, by można było przyjąć dodatkowy rocznik. Udało się to i myślę, że z powodzeniem będziemy realizować dalej inwestycje, które już mamy w planach, za które tutaj muszę powiedzieć, odpowiada przede wszystkim pan wicestarosta Sylwester Kręciński na terenie wszystkich szkół na terenie powiatu polskiego. Dbamy o troski szpitalne. Realizujemy inwestycje rozpoczętą jeszcze za poprzedniego zarządu, jaką była rozbudowa, przebudowa i modernizacja oraz wyposażenie SPSO wraz z rozwojem usług medycznych świadczonych na rzecz mieszkańców powiatu polskiego, czyli tak naprawdę budowa bloku operacyjnego. I tutaj przeznaczyliśmy na ten cel w tym roku ponad 1 850 000. Przeznaczyliśmy ponad 100 tysięcy do ambulansu, który dzisiaj mieli Państwo okazję zobaczyć, do którego kluczyki dzisiaj pan poseł z panią wojewodą przekazali pani dyrektor. Nowy ambulans, jak sami ratownicy mówią, 21 wiek, dzisiaj będzie obsługiwał ten powiatu polskiego. 100 tysięcy również przeznaczyliśmy na zakup aparatu łowieckiego na potrzeby pracowni ultrasonograficznej. Teraz prowadzimy cały czas projekt informatyzacji szpitala, na który w tym roku przeznaczyliśmy ponad 106 tysięcy złotych. Były również dofinansowania drobniejszych kwot, ale również ważne i pożyteczne przede wszystkim dla mieszkańców powiatu polskiego. To dofinansowaliśmy kwotą ponad 25 tysięcy złotych symulator zagrożeń pożarowych dla komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Symulator, który cieszy się ogromnym powodzeniem. Ci, którzy widzieli ten symulator i co można z tym symulatorem robić, są zachwyceni. To jest skierowane przede wszystkim dla edukacji naszych mieszkańców, jeżeli chodzi o zagrożenia w domu, z którymi mogą się spotkać. Wyposażyliśmy plac budowy dla dzieci w SOS-u 20 tysięcy. Dofinansowaliśmy powiatową i miejską bibliotekę publiczną na pole ponad 100 tysięcy. Dofinansowaliśmy warsztaty terapii zajęciowej w powiecie ponad 200 tysięcy. Oraz 16 tysięcy dofinansowaliśmy do zakupu manekinów ćwiczebnych dla komendy powiatowej. Są to urządzenia, które są wykorzystywane w szkoleniach dla
funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, ale w głównej mierze dla grup ochotników z Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie powiatu krupskiego. Powiat krupski to również promocja tego powiatu i działania, które mają zapewnić, myślę, że dobry wizerunek powiatu nie tylko w województwie, ale tak naprawdę w naszym kraju. I tak była wizyta pana prezydenta Rzeczypospolitej, z której się ogromnie cieszę, ponieważ nie spodziewałem się, że tak szybko na zaproszenie pan prezydentowi będzie tutaj u nas na terenie powiatu. Była wizyta pana premiera, która mam nadzieję, że będzie w konsekwencji tym, co dobrego dla powiatu się wydarzy, czyli w ramach tej wizyty, kto oglądał tę wizytę, rozmawialiśmy o budowie obwodnicy północy miasta Koła, która tak naprawdę jest strategiczna nie tylko dla miasta, ale tak naprawdę dla całego powiatu, dla przemysłu, dla rozwoju naszego terenu. Ale rozmawialiśmy o dofinansowaniu szpitala polskiego, ponieważ sami, jako powiat, będziemy realizować te zadania w naszej jednostce leczniczej, ale niewątpliwie z pomocą państwa uda się zrobić i więcej i z większym pożytkiem dla naszych mieszkańców, jeżeli o jakość tego, co będziemy chcieli realizować. Odbyły się powiatowe obchody Dnia Sołtysa, powiatowe Grzybobranie czy Noc Zawodowców. Były to wszystko imprezy powiatowe, które myślę, że pokazywały powiat z tej strony. Ale jedną z najważniejszych imprez to jest oczywiście Święto Mecha i Dni Powiatu Polskiego, które w tym roku cieszyły się rekordową frekwencją. Pewnie za sprawą gwiazdy, która przyjechała, czyli pana Martyniuka. Ale na to to właśnie polega, by pokazać, że powiat może i powiat jest ciekawy. Mam Państwu tutaj właśnie zdjęcia z tego pięknego święta i Dni Powiatu Polskiego. Proszę tutaj na slajdę mam wizytę pana prezydenta, wizytę pana premiera. Bardzo ładnie na tle nazwy naszego miasta Koła. Szanowni Państwo, to było tak naprawdę w pigułce. Krótka informacja o tym, co realizowaliśmy. Tych zadań było zdecydowanie więcej, ale nie jesteśmy w stanie tutaj dzisiaj o wszystkim Państwu powiedzieć. Szanowni Państwo, ja bym bardzo chciał na koniec roku podziękować przede wszystkim stronie rządowej, tutaj na ręce pana posła dziękuję za możliwość korzystania z tych wszystkich celowych funduszy i dotacji, które pomagają nam się rozwijać. Dziękuję pani wojewodzie i panu wojewodom, panu wojewodzie, byłemu wojewodzie Zbyszkowi Hoffmanowi, z którym tak naprawdę wszystkie te dotacje drogowe w ramach funduszy dróg samorządowych realizowaliśmy, ale i mówię o panu wojewodzie, który byliśmy na spotkaniu, rozmawialiśmy z wszystkim naszym powiatowi i na pewno będzie również się mocno angażował w nasze sprawy. Dziękuję bardzo całej Radzie i Zarządowi za Waszą pracę, za to, że bardzo często i długo pracowaliśmy nad tymi wszystkimi środkami, które udawało nam się pozyskać. Szczególnie gorąco dziękuję włodarzom gmin, burmistrzom, wójtom, pani wójt, za taką czysto ludzką przede wszystkim życzliwość i w tym naszym pierwszym roku działalności naprawdę taką chęć wsparcia nas w działaniu, wspierania nas tak naprawdę w podejmowaniu decyzji i zaangażowaniu was również finansowo w nasze pomysły, w to, co realizujemy na terenie powiatu. Ja wam bardzo dziękuję za wasze osobiste uwagi i rozmowy, które miałem przez ten cały rok na początku tej kadencji. Dziękuję również wszystkim służbom i instytucjom, które współpracują z powiatem polskim. Ta współpraca przebiegała bardzo dobrze. Ja sobie cenię, że jako nowy starosta, nowy zarząd, tak naprawdę nigdy nie miałem sytuacji, gdzie byłaby jakaś historia konfliktowa czy brak zrozumienia. Jesteście
przede wszystkim widzę zaangażowanie na sprawie powiatu i za to Wam bardzo, bardzo dziękuję. Dziękuję wszystkim instytucjom i przedsiębiorstwom, zakładom, które nas wspierały w tych wszystkich naszych działaniach. A było wiele takich działań, gdzie towarzyszyły nam instytucje, gdzie prezesi wspierali nas bardzo często finansowo, byśmy mogli realizować zadania dla powiatu i na cele tego powiatu dla naszych mieszkańców. Ale sobie cenię jeszcze również jedną rzecz i za którą chciałbym podziękować, to za ogromną liczbę spotkań z mieszkańcami powiatu polskiego i rozmowy z mieszkańcami. Rozmowy były bardzo często konstruktywne, pouczające, ale przede wszystkim były to ciepłe rozmowy z dużą życzliwością i życzeniami powodzenia. Także naszym mieszkańcom wszystkim dziękuję. Życzę wszystkiego najlepszego na te święta Bożego Narodzenia, ale i tak naprawdę już na cały przyszły rok spokoju i zdrowia. I wszystkim Państwu tego samego życzę. Dziękuję bardzo. Zaśpiewajmy akurat, my od serca do ucha, gdy za oknem biała śniegu.
nadziei blask, aż po nieba kres. Wigilii czas płonie światłem świec. Poprzez ciszy błęd z dala słychać śmiech. Dziś wszystkim z nas Bóg narodził się. Życzenia szedł w niebu gwiazdą wprost. O dobry sen, o spokojny los. Teraz każda myśl jasna jest jak śnieg. Dziś wszystkim z nas Bóg narodził się. Nie, jak wypada żyć. Łące tak jak ty. Śmów szaleństwa dni, jak wytchnienia cień. Dziś wszystkim z nas Bóg narodził się. Dziękujemy bardzo Michałowi. To już jego pierwszy występ tutaj, że tak powiem, na tej sali. Teraz zapraszam uczniów liceum ogólnokształcącego imienia Kazimierza Wielkiego w Kole. Będzie to utwór Mario Krzyżyszczyszczy. Thank you.
Ewangelicznego imienia Stanisława Staszica w Kościelcu. Będzie utwór Skrzydłobus. Pastorałkę od serca do ucha, gdy za oknem miała się upolucha.
myślę, administracyjnych. Chciałbym właśnie tyle wyróżnić, ale podkreślę, że ja sam jestem absolwentem tej szkoły i tak fajnie, że pracuję Bąślami 20 lat w tym roku, nie? Niestety. Dziękuję panie przewodniczący, szanowna pani wojewodo, panie starosto, panowie burmistrzowie, wójtowie, szanowni państwo radni, dostojni zaproszeni goście. To dla mnie wielki zaszczyt uczestniczyć z państwem w przededniu Bożego Narodzenia na wyjątkowej sesji. I są trzy powody, już dla których nie żałuję, że przyjechałem prosto z Warszawy specjalnie, żeby z państwem się spotkać. Pierwszy powód. To wy państwo jesteście tutaj najważniejsi w tej rodzinie powiatowej i żeby się z państwem spotkać, to naprawdę wielka radość. Drugi powód. To wysłuchać tych kolęd, tej wspaniałej naszej młodzieży, powiatowej młodzieży. Było warto. A trzeci powód. Naprawdę, panie starosto, też było warto zobaczyć tą prezentację. Za waszą ciężką pracę, którą się podjęliście, ta dobra zmiana gości w powiecie polskim. Jestem przekonany. Gratuluję zarządowi, gratuluję Wysokiej Radzie podjęcia tych działań, tych wyzwań. W ciągu roku nie widać, jak pracujemy nad tymi zagadnieniami, ale dopiero, gdy zobaczymy to w zestawieniu, widać wielkość zaangażowania. Wielkość zaangażowania środków, ale również waszego osobistego zaangażowania. Za co serdecznie dziękuję i gratuluję. Święta to radość. I tej radości na najbliższe święta wszystkich państwu życzę, a przede wszystkim w nowym roku szczęścia. A żeby to było możliwe, to każdy z nas musi w swoim sercu wierzyć głęboko, mieć wiarę i nadzieję na lepsze jutro. I wtedy to szczęście będzie możliwe. Wszystkim państwu z całego serca, państwa rodzinom, mieszkańcom powiatu polskiego serdecznie życzę tego szczęścia. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu posłowi i bardzo proszę o wystąpienie panu wiceprezesowi. Szanowny panie pośle, szanowny panie starosto, panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni samorządowcy, wielce dostojni goście. Ja może zacznę dzisiaj tak od serca, bowiem jestem w swoim rodzinnym powiecie i powiem tak, wszędzie dobrze, ale najlepiej w domu. Jak patrzę na tą salę, szanowni państwo, i na te twarze, to patrzę na was z ogromnym sentymentem, bowiem widzę tutaj ludzi, z którymi pracowałam przez lata, przez 20 lat pracy w samorządzie. Bardzo mi ci ludzie pomogli, często mi wskazali kierunki mojego rozwoju zawodowego. Jest też tutaj dzisiaj wśród nas pierwszy mój szef samorządowy. Uśmiecham się do niego. Szanowni państwo, to naprawdę niezwykle cenne dla mnie, że ja zdobywałam tutaj to doświadczenie zawodowe w powiecie polskim, w gminie Kłodawa, które ogromnie sobie cenię i zawsze będę powtarzała, że ono ma bardzo duże przełożenie na obecnie wykonywaną przeze mnie pracę w administracji rządowej. Bowiem ta współpraca między samorządem a administracją rządową to jest to, co najważniejsze, bo silny rząd, silna Polska to silny samorząd i to sobie musimy śmiało i głośno powiedzieć. Ja w tej chwili mogę śmiało powiedzieć, że patrzę na naszą małą ojczyznę z perspektywy ponad 200 gmin i ponad 30 powiatów. Przemierzam Wielkopolskę wielokrotnie, bywam w wielu jej zakątkach,
Odwiedzam kolejne gminy, kolejne samorządy, kolejne powiaty i znowu zdobyłam doświadczenie i się uczę i mogę ocenić tą relację między administracją rządową a samorządem. Oceniam ją bardzo dobrze, bowiem z poprzednim panem wojewodą pracując nauczyłam się, że samorząd jest niezwykle ważny dla administracji rządowej. Ja o tym wiedziałam zawsze, ale jak to słyszę z ust wojewody jednego i kolejnego, bo kolejny też to powiedział. Powiedział, że odwiedzi wszystkie powiaty w Wielkopolsce. Myślę, że to jest cenne, należy się z tego cieszyć, bowiem te problemy państwa są też naszymi problemami, bo tak jak powiedział pan premier, jesteśmy uszami i oczami rządu, jesteśmy administracją terenową, w terenie. Działamy też dla państwa, dla mieszkańców tych małych ojczyzn. To jest moja misja, ta współpraca z samorządami. Myślę, że to moje elastyczne spojrzenie poprzez to, że pracowałam w samorządzie, jest niezwykle ważne. I taką misję podjęłam w 2019 roku na początku i dalej chcę ją kontynuować. Myślę, że będzie mi to dane. Szanowni Państwo, ten czas przedświąteczny, to tak jak powiedział pan starosta, to czas niezwykle ważny dla nas, żebyśmy się skupili, pochylili nad pewnymi sprawami, zrobili sobie refleksję, ale to też czas podsumowań. Ja też takie podsumowanie pokrótce chciałabym zrobić, choć tutaj w dużej mierze mnie wyręczył pan starosta, bowiem powiedział o programach rządowych, o funduszu autobusowym, o funduszu dróg samorządowych. Ja już tego powielać nie będę. Natomiast chciałabym się odnieść do troszeczkę innego obszaru programu rządowego, a mianowicie do polityki społecznej. Jest tutaj dzisiaj ze mną pani dyrektor, pani wicedyrektor Wydziału Polityki Społecznej, niezwykle cenna i ważna osoba w Urzędzie Wojewódzkim, niezwykle cenny i ważny wydział, bowiem dzięki pracy tego wydziału i programów rządowych, a takim sztandarowym programem rządowym był przecież i jest realizowany program Rodzina 500+, który był rozpoczęty przez rząd pani premier Beaty Szydło i jest kontynuowany przez rząd pana premiera Mateusza Morawieckiego. I tutaj, szanowni państwo, zrobiłam sobie takie podsumowanie właśnie dla powiatu kolskiego, i z czego się ogromnie cieszę, bo do powiatu kolskiego łącznie przekazaliśmy 245 287 tysięcy złotych w ramach programu Rodzina 500+. Dotarło to do ponad 13 tysięcy dzieci, czyli realne finansowe wsparcie dla rodzin. Program, który spowodował obniżenie patologii wśród rodzin, który doprowadził do tego, że dzieci mogą na przykład korzystać z dodatkowych zajęć, jeśli rodzice oczywiście tak zdecydują. Ale są i kolejne programy. Jest kolejny program Dobry Start, który również służy naszemu młodemu pokoleniu, którym również jest dofinansowany, który również w powiecie kolskim ma kwotę na przykład dla miasta koła 700 tysięcy, dla Głodawy 500 000, dla Osieka czy Kościelca 300 tysięcy złotych, dla 300 uczniów łącznie ponad 3 miliony złotych trafiło do wszystkich gmin w powiecie kolskim. Myślę, że należy o tym mówić, należy to analizować i podsumowywać, żebyście państwo też mieli realną wiedzę, jakie środki trafiają do powiatu kolskiego. Kolejnym sztandarowym programem rządowym jest program Maluch Plus czy Senior. Tutaj w ramach tego programu również zostały dofinansowane w ramach seniora, dzienny dom seniora w Kole, 30 miejsc w ogólnej kwocie 108 tysięcy i klub Senior w Grzegorzewie w ogólnej kwocie 25 400, to już na prowadzenie i na te miejsca, które się znajdują bezpośrednio w tych domach czy w tych klubach. Jeśli chodzi o Maluch Plus, szanowni państwo, to wskaźnik funkcjonowania żłobków wzrósł z 12,4 do 19,4, czyli to też kolejna forma pomocy już dla rodzin, która jest bardzo ważna, bowiem często w tym zapędzonym zawodowym czasie musimy mieć to miejsce dla dzieci, które jest niezwykle ważne, jest niezwykle istotne, żeby one czuły się bezpiecznie.
bezpiecznie i żebyśmy my, rodzice, poszli spokojnie do pracy. Ja, szanowni państwo, też chciałabym tutaj podkreślić, że przewodniczę Radzie Rodziny, która powstała przy wojewodzie wielkopolskim, już przy poprzednim panu wojewodzie. Obecny pan wojewoda również zadeklarował, że ta Rada Rodziny będzie funkcjonować. Myślę, że będziemy podejmować szereg inicjatyw i działań dla rodzin, dla wsparcia rodzin. Będziemy mówić o tym, jak inwestować w rodzinę i jakie realne zyski może mieć z tego samorząd, a może, szanowni państwo. Ale to myślę, że przy okazji konferencji czy spotkań, które będziemy realizować w ramach Rady Rodziny. No i oczywiście Fundusz Dróg Samorządowych i połączenia autobusowych, ale to już państwo usłyszeliście, jakie kwoty trafiły do powiatu polskiego. Ja się ogromnie cieszę i oczywiście deklaruję tutaj dalej współpracę, tak jak powiedziałam, szeroko rozumianą między administracją rządową a samorządem. Teraz już, szanowni państwo, chciałabym złożyć w imieniu pana wojewody wielkopolskiego Łukasza Mikołajczyka, w imieniu własnym, najserdeczniejsze życzenia państwu. Błogosławionych świąt Bożego Narodzenia, spokoju, radości i oby najważniejsze dla nas było to podzielenie się opłatkiem z drugą osobą i obyśmy zasiedli do stołu w pełnym rodzinnym składzie. To jest niezwykle ważne. Chciałabym też, żebyście państwo na chwilę odpoczęli, przemyśleli sobie to wszystko, co minęło i to wszystko, co nas czeka. Żebyście ułożyli sobie w głowie plan, kolejny plan realny do zrealizowania i życzę spełnienia tego planu, tych marzeń, panie starosto, panie przewodniczący. Ja mam nadzieję, że te wasze zamierzenia i plany się spełnią. Tego serdecznie wam życzę. I szanowni państwo, wszyscy tutaj zgromadzeni, cieszmy się z tego, co mamy. Miejmy oczywiście marzenia i plany na przyszłość i wesołych świąt dla wszystkich. Dziękuję. Musimy próbować to rozwiązać, ale przejdę do rzeczy.
Panie Starosto, najpierw do Pana kieruję słowa naprawdę podziękowania. W swoim imieniu jako wójt, w imieniu samorządu, rady, Pan Przewodniczący jest dziś obecny. Chciałbym powiedzieć tak, 24 października wydarzenie miało miejsce w odkrycie tego niezbędnego składowiska. Pan dzwoni do mnie tego samego dnia. Pan się pyta, co mogę pomóc, co mogę zrobić dla gminy Polów. Ja za to serdecznie dziękuję. Pan powiedział, w poniedziałek jestem u Pana, był Pan. Obejrzeliśmy to miejsce. Poczynił Pan działania. To z Pana inicjatywy, gdzie mam problem z przepływem informacji i z innymi kłopotami, gdzie gmina Polów boryka się z tymi problemami, Pan organizuje w porozumieniu ze mną dwa spotkania powiatowego zespołu zarządzania kryzysowego. Jedno 4 listopada, drugie 9 grudnia, niedawno. Pan okazał jako ten lider samorządowców, nas wszystkich, wójtów, burmistrzów powiatu polskiego, gdzie skupiamy się wokół zawsze takiego lidera, którym jest zazwyczaj starosta i dobrze, że jest. My odczuwamy to, że Pan jest partnerem. Ja przynajmniej to odczuwam i podkreślam, jest Pan partnerem i współpracuje. Bardzo Panu dziękuję za wszelką pomoc, za wszelkie przejawy współpracy w tym dla mnie trudnym momencie. Powiem tak, nie życzę nikomu z wójtów, burmistrzów, żeby do takiego niepłodnego wydarzenia doszło. Jest to ogrom problemów, ogrom prac, ogrom zabiegów, żeby próbować to rozwiązać. Także Panie Starosto, szacunek i podziękowanie, ale mam jeszcze jedną osobę na sali, której serdecznie, bardzo mocno chcę podziękować. Jest to Pani Aneta Nieskarska, wojewoda wielkopolski. Pani Aneto, ja dziękuję bardzo. Drugi telefon był od Pani. Pani zadzwoniła. Co mogę dla Pana zrobić, Panie Wójcie? I okazało się, że dużo może Pani zrobić i dużo Pani robi. Zorganizowała Pani dwa spotkania. Pierwsze w obecności wojewody i zespołu doradców, w którym Pani uczestniczyła. Odbyliśmy problem. Mogłem podzielić się problematyką ogromem skalą tego problemu z Panią i gdzie zaproponowaliście pewne rozwiązania. Odbyliśmy drugie spotkanie, to już Pani przewodniczyła, również z zespołem doradców i również w tym momencie dużo mi Pani pomogła, w sensie takim, że zorganizowała Pani spotkanie z prezesem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, z Panią prezes oczywiście, że mamy już uruchomiony monitoring, jest obecny tu komendant powiatowy policji. Pani wykonała telefon, Pani zrozumiała potrzebę, że należy ten teren chronić, pomogła Pani, przyczyniła się. Także nie będę przedłużał, ale chciałbym podkreślić, że są wśród nas osoby, które samorząd czują i próbują pomagać innym samorządowcom. Pani wojewodo, Panie starosto, chylę czoła i dziękuję bardzo i proszę o pomoc, ponieważ z tym problemem sam, jako wójt, gmina Chodów nie poradzimy sobie. Dziękuję za wsparcie i prosimy o więcej. Również Panie pośle, Panu dziękuję. Pan też wykonał do mnie telefon, był u mnie. Obejrzeliśmy to miejsce, to składowisko i też obiecał Pan pomoc. I ja myślę, że dalej będziemy w tym kierunku zmierzać, żeby ten problem rozwiązać. Nie będę dalej przedłużał, ale czułem się w obowiązku, czy tak za w tym gronie, tym osobom podziękować i korzystam z tej sposobności i dziękuję jeszcze raz. Tej polskiej fary. I z tego miejsca, kochani, słuchając dzisiaj wszystkich tych wystąpień i zarówno Pana Starosty, który tak pięknie przedstawił nam ten rok swojej pracy tutaj właśnie i pokazał nam, ile pracy, ile sił, moi drodzy, ile zaangażowania, ile trzeba włożyć, żeby cieszyć się później na koniec roku
tymi osiągnięciami i zdaję sobie sprawę z tego wszystkiego, że tutaj jest mnóstwo osób dzisiaj obecnych, którzy składacie się na ten sukces naszego miasta, naszej gminy, a również, moi drodzy, w połączeniu z parafią kolską parą. Kiedyś Józef Piłsudski powiedział, że głową muru nie przebijesz, ale jeżeli zawiodą inne metody, należy spróbować i tego. I moi kochani, przebijacie ten mur i to wszystko, moi drodzy, co dzieje się w naszym mieście i co dzieje się w naszym powiecie, jest, moi drodzy, wielkim sukcesem wszystkich was tutaj. I pewnie wiele razy przychodzicie również do swoich parafii, do swoich kościołów, żeby właśnie prosić Boga o to, aby dopomagał w tych wszystkich przedsięwzięciach, aby błogosławił, aby darzył wszelkimi łaskami w tej niełatwej pracy, którą niesiecie dla miasta, dla powiatu. Moi kochani, chciałbym z tego miejsca, moi drodzy, złożyć wam wszystkim w imieniu księdza kanonika i własnym najserdeczniejsze życzenia. Błogosławionych świąt Bożego Narodzenia. Niech ten wyjątkowy czas, który przed nami, niech towarzyszy nam Boże błogosławieństwo, niech towarzyszy nam radość, niech towarzyszy nam spokój, który możemy wnieść w nasze serca, w nasze rodziny, w nasze wspólnoty. Niech to wszystko właśnie zainspiruje nas do takiego budowania tego miasta, tych wszystkich przedsięwzięć opartych na właśnie fundamencie prawdy, fundamencie wiary. I wtedy to będzie dawało nam naprawdę szczęście. Dzieląc się również tym dobrym słowem z drugim człowiekiem, przekazujemy sobie dzisiaj tą radość. Radość z narodzenia Pańskiego. I moi kochani, niech ta gorliwa służba Panu Bogu, niech ta gorliwa służba Ojczyźnie będzie dla was zawsze tym drogowskazem, będzie dla was zawsze tym fundamentem wszelkich działań, wszelkich poczynań i również na te zbliżające się święta, na cały rok pański. Przyjmijcie gorące, serdeczne życzenia. A piosenka, którą pragnę dla nas wszystkich na koniec zaśpiewać, mówi nam, moi drodzy, abyśmy nie tylko, myślę, że dzisiaj, ale również każdego dnia potrafili przekazywać sobie znak pokoju. Piosenka, pastorałka, która nosi tytuł Przekażmy sobie znak pokoju. Dedykuję wam wszystkim. Ten szczególny dzień się budzi, niosąc ciepło w każdą sień. To dobroci dzień dla ludzi, tylko jeden w całym roku taki dzień. Z mieszkiem duśnie nam promienna, gaszą w sercach naszych złość. I nadejdzie noc pojemna, tylko jedna w całym roku taka noc, choć tyle żalu w nas i gniew uśpiony trwa. Przekażmy sobie znak pokoju, przekażmy sobie znak, przekażmy sobie znak pokoju, przekażmy sobie znak. Potem przyjdą dni powszednie, braknie nagle ciepłych słów. Najjaśniejsza gwiazda zblednie,
jak co roku wróci znów, choć tyle żalów w nas i gniew uśpiony tła. Przekażmy sobie znak pokoju, przekażmy sobie znak. Przekażmy sobie znak pokoju, przekażmy sobie znak. Wszystkim zdrowych, wesołych, pozdrowych świąt, pełnych pokoju.